Witam, to ja Walki, to jest Robocraft i miałem ostatnio pokazać pojazd, który będzie wyposażony w wyrzutnie rakiet tych naprowadzanych. No i oto jest. Chciałem sobie to zbudować nawet na filmie, ale stwierdziłem, że budowa takiej platformy po prostu otoczonej z wszystkich możliwych stron elektroplejtami, tak bardzo na siłę, zresztą z tego co widać, mogłoby być trochę nudne, więc po prostu pokrótce pokażę co to jest. No, w sumie to jest to, co powiedziałem, czyli po prostu platforma dla tego działka jeżdżąca i w miarę taka opancerzona, nic poza tym. Z przodu mamy dwa koła skrętne, z tyłu jakieś gąsienice, po bokach elektroplejty, to takie TX1 dupne. Z przodu i z tyłu jakieś inne naćkane, jest tylko tyle, że mam w tej chwili maksymalną, tak jakby złożoność robota, o może to TCPU, to właśnie taka złożoność robota by była, nie? Także mam 1515 na 1515 tych flopów wykorzystanych. Jedno działko, kupiłem sobie w ogóle trzy działka, bo stwierdziłem, że zaszaleję sobie, zrobię robota z trzema działkami. Przypominam, że one tam kosztują chyba 11 milionów, czy coś takiego. Tylko, że się okazało, że i tak po wystrzeleniu sześciu rakiet, obojętnie czy z jednego, czy z 25 działek, muszę przeładować, więc jedno działko takie z zupełności wystarczy, robot jest mniejszy, także zostanie coś takiego. No i polecimy sobie tym do bitwy. Bitwa oczywiście Team Deathmatch, bo nie mamy czasu na jakieś kurcze tutaj bitwy ligowe czy coś w tym stylu. Zresztą ten pojazd podejrzewam, że się nie nadaje do bitw ligowych. Zresztą nie wiążę z nim jakichś wielkich nadziei. Nawet też bardzo twórcza nazwa, proszę bardzo, Robo 10, jak ktoś widzi. W ogóle widzę, że są kolorowe nazwy robotów. Kiedyś był jakiś kniw, żeby tak zrobić. Chyba to ułatwili, skoro teraz jest więcej tego. No i szybko w miarę nam się udało wejść do bitwy. Pojazd się tak prezentuje w całej okazałości, proszę bardzo. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Tu jest jakiś pajączek. Pajączki wróciły do łask chyba trochę, bo to jest fajna rzecz, żeby sobie wleźć na skały i po prostu tam siedzieć i kampić. Z odpowiednim działem, tu w ogóle jakiś gościu sobie łazi. Tam coś różowego, jakiś pajączek. O, ale tamten jest fajny, taki mały, zgrabniutki bardzo. Aż pojadę sobie zobaczyć, jak to wygląda dokładnie. Ja myślałem, że to wzleci w górę, ale nie wzleciało. No fajny taki zgrabny pajączek. I to jest właśnie przerąbane. Te roboty z tych klocków takich wklęsłych, takich śmiesznych kącików właśnie, o, z czegoś takiego. One są strasznie trudne do rozwalenia, z tego co zauważyłem. Nie wiem jak to działa, ale bardzo trudno je jakiś damage im porządny zadać. Tu jest fajny megabot, widzę, zrobiony, kurczę. Zawsze chciałem takiego mieć. Nigdy nie potrafiłem takiego fajnego zrobić. Dobra, co my tu mamy? Może jakichś latających byśmy wyszukali tutaj przeciwników. To by było fajne. Żeby ich trochę potłuc. Na razie żadnych nie widzę. Czyżby w ogóle w tej bitwie nie było nic latającego? Tam coś jest, ale to raczej nie jest latający. I z plazmy łoi. Tam jest coś na górze. Mogę go namierzyć jakoś? Kurczę, jak on się za skałą schowa, to już se ponamierzałem. Tam coś. O, jest, coś lata. Namierzamy, uwaga. I jest namierzone. Wysyłamy wszystkie rakiety, jakie mogę. Trafiam, 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 trafiam. Dobra, zebrałem mu trochę. Skąd to leci? Dobra, ale udało nam się przetrwać. O, jeszcze ostatnio mnie. I jeszcze jedną, no świetnie. Aj, zestrzelił mi ten. Kurde, ile on tych rakiet mi wysłał w ogóle na twarz? Przestań tak robić. Halo, daj mi się odrodzić. Daj mi też trochę w ciebie postrzelać. Zaznaczę go chociaż. Schowałem mu się za skałą i tak mnie dupnął. I tak kuźwa lata nade mną, dobra, już po mnie. No właśnie. Ile on tych rakiet miał? Albo jakieś szybkie przeładowanie czy coś, nie wiem. No i też jedna wyrzutnia, tylko taki samolocik, całkiem zgrabny nawet. Kurde, ale zobaczcie, tak bym go mógł ładnie zestrzelić. On był tak dość słabo zbudowany. Kurczę. Wystarczająco mocny, żeby mnie pokonać w każdym razie. Nie wiem teraz, czyli pojedziemy sobie jeszcze jedną bitwę, ta była zbyt krótka, tak jest. Destroyed, ale tak zrobiłem tam chyba 43 tysiące. Dobra, play game, team deathmatch, proszę bardzo, czekamy na bitwę. Dziś średni czas oczekiwania to brak czasu oczekiwania. To w sumie fajnie. Insta battle, czy coś. Robo 10, kurczę. Co my tu mamy? Jakiś niezniszczalny HP Rail w naszej drużynie, jakiś Fly Hunter, co się dzieje? Co to za nazwy? Jakieś chińskie znaczki też. Tudzież japońskie, w sumie nie wiem. Nie wolę się nie wypowiadać. Co my tu mamy ciekawego?
Tu jest jakiś fajny taki pojazd, malutki, zgrabniutki też. Aha, on ma to działo przeciwlotnicze po prostu na sobie. Właśnie, i tutaj też by mi się przydało coś takiego, jak on ma w przodu, czyli ten Tesla Blade. Bo w momencie, jak wystrzelam sobie wszystkie rakiety, a jestem na blisko, to mogę w gościa po prostu wjechać i go tam trochę popsuć, chociaż... Kurczę, właśnie o tym trzeba pomyśleć. Czy on ma ogon? Co to ma być? Co to jest? Czy to jest? What? Co to ma być? Po co mu ta noga z tyłu dodatkowa? Ja pierdzielę. Nie wiem, o co chodzi. Ale wygląda dziwnie. Ta pewnie jest lepszy w bitwie ode mnie. To nie jest takie trudne. Dobra, czy ktoś tutaj widzi coś? Jakiegoś przeciwnika? Tu ktoś z góry widzę plazmą łoi. Jakbym ja go mógł jeszcze namierzyć, albo nie widzę niestety. Coś mnie namierza, no ale ktoś mnie widzi, kuźwa, ten... Nie, się przewróciłem, nie! Kuźwa, się przewróciłem. Najlepsze miejsce, żeby się przewrócić, nie? Świetna bitwa, najlepsza na świecie. No weźcie mnie już, zniszczcie, dziękuję. Wracamy, kuźwa, najlepsza bitwa na świecie. Wziąć się na plecy, wywalić przed 5 przeciwnikami. Świetny, najlepszy pomysł na świecie. Jeszcze raz. Grać. Szybciej. Play game, team deathmatch. Czas oczekiwania minus 5 sekund, więc powinno nam szybko zamiary. O, teraz już jest 20 sekund. Kurczę, ostatnio chyba w 3 sekundy udało się wejść do bitwy. Teraz już jest 11. Dobrze, 11 sekund jeszcze nie jest źle. Pamiętam, jak kiedyś czekałem po 10 minut, także to jest naprawdę niezły wynik. Chyba jakiś kod na premium był, widzę, bo jest dużo... duży bonus jest ogólny do tam zarobków i wszystkiego. A, Robo 10, to jest tak piękna nazwa, muszę ją zmienić, ale chyba jakoś i tak mam mieszane uczucia do tej wyrzutni rakiet. Albo po prostu pojazd jest do dupy, bo chyba w sumie jest trochę do dupy. Także na tym możemy popracować, może coś latającego. Ten kolega tutaj ma dwie na przykład takie wyrzutnie. To jest helikopterek. Wolałbym właśnie jednak nie latać z taką wyrzutnią, bo w momencie jak to się ładuje, to kupę czasu się traci. To jest fajne właśnie jako też taki pojazd przeciwlotniczy. No co mnie rozjechał mnie, no. To jest fajne jako taki pojazd przeciwlotniczy, tak mi się wydaje. Jeszcze w sumie muszę sobie sprawdzić te aeroflaki całe. Może to rzeczywiście też będzie jakoś fajnie działało na pojazdy takie latające i w ogóle. Czy to jest megabot w ogóle? To przed nami? To coś? Chyba tak. To jednak dostojnie kroczy. To są chyba te łapy takie megabotowe właśnie, bo są duże rzeczywiście. I ktoś tu zleciał. No jedźżesz. Wiem, też blokowałem przed chwilą ludzi. Tam coś jest. Czemu we mnie? Tylu masz innych, a we mnie strzelił, no. I rozwalił mi działko. Kurczę. Razem z kawałem mięcha ze środka. No, no proszę się ponaprawiać. I... dup, dobrze. Możemy jechać, tylko proszę we mnie nie strzelać akurat. Aż go zaznaczyłem. No i znowu we mnie strzela. Wysłałem mu tam parę rakiet na ryj. Pewnie i tak żadna nie trafi, bo się schowa od razu. No właśnie. Dobrze, czemu on we mnie cały czas chce tylko strzelać? O, znowu się pokazał. Pip. No i jak tylko go namierzałem, to się schował. No widzicie, jakie gałganiarstwo tu się szerzy w tym Robocrafcie. Tam coś lata, ale też jest za daleko. Tamten typiarz, on cały czas tam stoi, zobaczcie. Znowu go namierzę. O, co się dzieje? Zacząłem go namierzać. O, tutaj coś lata. Dzień dobry. Jest, namierzony. Łoić w niego. Coś doleci? Dobra, zebrałem mu tam chyba 1/4 życia. No świetnie, 6 rakiet, kuźwa, poszło. Poszło. Tam znowu coś lata, ale znowu mi się stracił zasięgu. O, ale on ma pół życia. Mogę go zniszczyć. Namierzanie. Szkoda, że nie mogę. Muszę go najpierw... O! A, bo ja mogę strzelać takimi pojedynczymi rakietami, nawet jak nie jestem... Jak nie mam do wszystkich załadowanych. To zupełnie nowa, kurczę... Nowa metoda gry będzie w tej chwili. Tylko, żebym go tylko namierzył, kuźwa, i ktoś go rozwalił, no. Ale dobrze, kurczę, wygrywamy tę grę. Ja sobie tam jadę, tam się dzieją ciekawe rzeczy. Może jednak nie jest tak źle z tymi rakietami. Bo jak teraz dopiero wpadłem na to, że można sobie strzelać tak pojedynczo, to tak jak mnie ten ostatni gość rozwalił, to się dziwię, ile on tych rakiet ma właśnie. Nie trzeba czekać na pełne przeładowanie. O, i to jest bardzo ważna informacja. Tutaj coś jest. Dzień dobry, jakiś medyk nawet. O, proszę bardzo.
A to nie był ten dupek, który do mnie strzelał wcześniej? Nie leczył go właśnie ten medyczek tutaj? Kurczę, dobra, ostatni został gościu. Znając życie pewnie jest na naszej bazie, chociaż nie, tam coś tam się dzieje tutaj zaraz niedaleko. Pojadę sobie do tej strony, tutaj widzę, że nasz gościu w kogoś strzela, więc chyba właśnie... Dobra, już za późno. Ten pojazd nie jest zbyt szybki niestety. Ale mam żałosny damage, widzę. W tej bitwie. Piąt od końca, no nieźle. Dobra, okej, wracamy do garażu. I spróbujemy jakoś ulepszyć ten pojazd może. Tylko w sumie czy tu jest coś do ulepszania? W ogóle jakiś hero bonus 0, to jest bardzo fajny bonus, naprawdę polecam wszystkim. Czy tu jest coś do ulepszenia? Ten pojazd jest pojazdem idealnym po prostu, no zobaczcie. Może jakby, nie wiem, był jeszcze mniejszy trochę, to też by było dobrze. Ale z drugiej strony im więcej mięsa, tym trudniej mnie zniszczyć. Z trzeciej strony im mniejszy pojazd, tym trudniej go trafić. Kurczę. No i teraz nie wiem. To nie jest aż tak jakoś horrendalnie wielkie działko. Dla porównania tutaj sobie postawimy jakiś top laser disintegrator, których nie mam, to czekajcie, może plazma devastator, to jest zwykłej wielkości plazma launcher tak zwany. Także no jak widać on nie jest jakoś szczególnie wielki. Znaczy to ta wyrzutnia cała nie jest jakoś szczególnie wielka, chyba jest mniejsza niż megalasery. No tak, jest mniejsza niż megalasery. Dobrze, ale ja chciałem na pewno sobie Tesla Blade jakieś tutaj zamontować. Tesla nowa, weźmiemy sobie, kupię ze 3 i sobie postawię po prostu jedno nad drugim. Będzie mega damage z tego leciał, kurczę, aż już to widzę. Dobra, mam to wybrane? Mam to wybrane, dobrze, to muszę się pozbyć na pewno tych rzeczy, kilku tych elektroplate'ów, coś tam. Dobra, jeden taki wunst tu z przodu. On jest chyba trochę za nisko, tak mi się coś wydaje. Aż damy go wyżej. To chyba też muszę usunąć, tylko tutaj teraz zrobić takie coś. Ciach i ciach, o. No i teraz to wygląda jakby nawet mogło kogoś zepsuć tak na strzała. Pod warunkiem, że ktoś jest z przodu zaraz. No a tu sobie jeszcze jakoś może to możemy wzmocnić. Klockami. Ile ja mam jeszcze punktów? 1330. Może jeszcze jakiś elektroplate tutaj się gdzieś wciśnie na górę. Nad to wszystko. Tu jeszcze mogę jakoś co wzmocnić? Mogę to wzmocnić jakoś, dobrze. I teraz jakieś elektroplaty tutaj jeszcze i by było całkiem nieźle. Może te właśnie. Jaka jest różnica między elektroplatami a elektroshieldami? Bo z tego co widzę, mają co prawda trochę więcej życia chyba te elektroshieldy. Mają więcej życia, tak jakby. Nie wiem, czy one są chyba tej samej wielkości. W sumie cholera wie. Shields, co to jest jakiś... Życie to życie, a potem jeszcze jest jakiś pancerz dodatkowy. 38 tysięcy mają te, a tutaj mam 26 tysięcy. No to nie jest aż tak jakoś duża różnica. Bierzemy elektroshieldy w każdym razie. To się raczej tutaj nie zmieści w żaden sposób. O, tak się może zmieścić. Tylko, że to jest bez sensu, bo mi zasłania w ogóle giwerę na górze. Co by tu wziąć? Że te małe takie dupsliki. Tylko to... Tutaj też ich za bardzo nigdzie nie dam. Dobra, w sumie nie ma to chyba sensu, bo same te Tesla Blade mają jakiś tam pancerz w sobie, nie? Nie, mają duże życia po prostu, 6 tysięcy, coś tam. O, albo zrobię tak, jak niektórzy robią, bo widziałem. Zrobię sobie takie coś z tymi rodami całymi, bo one mają więcej życia niż klocek. Mają tyle życia, co 3 klocki. Także sobie zrobimy coś takiego. O. Tylko, że to teraz będzie działało trochę jak taki spychacz. I obawiam się, że przeciwnika nie dotknę nawet tymi blade'ami, które... Znaczy, tym takim promieniem, który jest tam najgłębiej. Nie wiem. Chociaż zobaczymy, spróbujemy tak. Taki spychacz. Tu może jeszcze coś z tyłu takiego dodam. Ile ja mam w ogóle tych P-flopów? Całkiem sporo jeszcze. Dobra, kitam, będziemy tak jechać. Polecimy. Mam trochę mniejszy teraz pojazd. Znaczy mniejszy, lżejszy, jeżeli chodzi o pancerz z przodu. Może tak, w ten sposób. O, ale... Powinno też być nieźle z tymi Tesla Blade'ami. Chociaż ja staram się tym pojazdem raczej unikać takiej walki robot versus robot tak bezpośrednio, bo to może być dość bolesne. Wolę raczej gdzieś z dystansu tym łoić, ale jak przyjdzie co do czego, to mam jakąś broń z przodu, także jest lepiej. Dobrze, bardzo mnie rozwala zawsze ten taki głośny dźwięk na początku, jakby się jeszcze ustawienia nie zdążyły wczytać. Dobra, tu jest znowu jakiś poroniony megabot. Tu jest znowu jakiś zcheatowany taki latający dupslik z tych takich klocków śmiesznych.
No i pajączki. Widzę dwa przynajmniej. Dwa, trzy. No kurczę, chyba najlepszy pojazd to teraz jest na tych pajęczych nogach. Albo wszyscy po prostu to są snajperzy. Ten, który się rakiety marnuje, przemysł zbrojeniowy się cieszy, no. Dobra, lecimy. Już ktoś jest. Pierwsza ofiara. Z plazma launchera strzela. Dobra, namierzony. Już jest po nim. Już wszyscy w niego łoją. Jakby jeszcze moje rakietki doleciały. Uuu! Ja, i typiarz się jeszcze teraz uleczy. A on ma chyba 0,5% kurczę HP teraz. Ja pierdzielę, ale ma farta gościu dzisiaj. Dobra, kurczę, wszyscy się chowają za skały. No nikt nie chce moich rakiet. Darmowe rakiety, ludzie. Przecież jak się mówi, że jak dają, to bierz. Jak biją, to uciekaj. A ja daję tutaj swoje rakiety. Ja wcale nie biję ani nic. Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, o, ups. To jest najlepszy pomysł na świecie, żeby w Megabota rakietki ładować, chociaż w sumie. Dobrze, ale tam coś lata. O, to jest zawsze lepszy cel. No i schował się za skałą, no. Tak, to właśnie jest z tymi przeciwnikami. Jak już ich namierzę, to się schowają za skałą. W ogóle ja strzelam zanim jeszcze namierzę, to też fajnie. Dup, dup. O, jeszcze go mam cały czas, nie schował się jeszcze. Tylko ja się chyba musiałbym schować teraz, tak mi się coś wydaje, że to by był. Ruszaj dupę! Daj mi uciec. Dobrze, niech się trochę leczę. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Brakuje mi trochę Electroplate'a. O właśnie, tutaj z boku. Dobrze, jedziemy do bitwy. Czemu tu wszyscy mają 100 HP? 100%. Oprócz tego oczywiście. Co ja kuźwa strzelałem? Ja strzelałem swojego Electroplate'a. No świetnie, trzeba o tym pamiętać. Że bokiem się nie da, tylko muszę na wprost stać. Dobra, tam ktoś jest. O, pięknie, namierzony. Wszystkie rakiety w niego wystrzeliłem. Ciekawe, czy coś mu zrobimy. O. Dobrze, coś mu zrobiłem. Szkoda, że znowu zdążył uciec. Zanim dokończyłem dzieło zniszczenia. Dobra, tutaj znowu coś jest. Tego pana już chyba kojarzymy. Dobra, 6 rakiet zaraz za nim wyślę. I jeszcze jedną. I jeszcze jedną. Dobra, jadę po niego. Spadł gdzieś tutaj. Spróbuję go dupnąć Tesla Blade'ami. Tutaj znowu coś fruwać. Tylko zaznaczę. Dup, ała. Ej, zniszczyli mi go, no. O, zestrzelił mi działko i koła z tyłu. Weź mnie zostaw w spokoju. No, nie zostawi mnie w spokoju. Nawet żadnego fraga znowu nie zdobyłem. To jest smutne. Dobra, wracamy do Mothershipa i to by było w tym odcinku na tyle. Następnym ja wam jeszcze pokażę, co wam pokażę. Tak, dokładnie. Jest to inny pojazd, który sobie zrobiłem ostatnio. Connecting, tak, Destroy, tam jakieś 190 tysięcy, jakiś hero bonus z poprzedniej bitwy, nie wiem o co chodzi. Coś dupło. Na piętrze. Nie wiem, czy to słyszeliście. To jest pojazd The Baron się nazywa. Co tam się dzieje? Co jest pojazd The Baron się nazywa? Ma działko takie dupne na górze. I dwa tutaj z przodu, takie mniejsze i trzy jeszcze na dole, takie mniejsze, ma przód z kosmosu wzięty. Tył trochę mniej, wygląda trochę z góry jak taki robal, taki skaczący polny. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, takie małe robaczki były takie skaczące, coś bardzo mi przypomina kształtem właśnie ten robot, takie rzeczy. I w sumie chyba nim dwie bitwy dopiero byłem i sprawdza się nawet tak całkiem słabo, także to będzie w następnym odcinku. W tym to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.